co ci przypomina, co ci przypomina ten mikrofon, co się nie wypina. No i wydaje mi się, że... No dobra. Uwaga, 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 uwaga! Dzisiaj odcinek specjalny. Co macie w swoich domach, jest duże i moglibyście wymienić to na lepszy sprzęt za nieduże pieniądze? Samochód. Coś mniejszego. Pralka. Okej, okay, coś bardziej na regale w pokoju. Na regale w pokoju? No. No dobra, no to telewizor. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o telewizorach, które możecie kupić taniej o wartość podatku VAT. No i przygotowaliśmy parę propozycji o różnych parametrach w różnych cenach, tak więc nie przedłużając. Nie przedłużając, zapraszamy do materiału. A więc tak, najpierw Xiaomi. No Xiaomi lepsze. Xiaomi podobno lepsze, podobno zależy od budżetu. W tym przypadku mowa o urządzeniu dosyć budżetowym, bo Xiaomi Mi 4S 43 cale. 43 tak. cale, w sumie 55 cali też chyba jest na przecenie. Tak, on też jest na przecenie, natomiast wiadomo, mówimy o tańszym modelu, mniejszym. Mówimy o tańszym modelu, bo ten akurat sprawdzał Maciej Turalski. Tak. I docenił raczej większość parametrów, zwłaszcza w tak niskiej cenie. Tak, dał 5 gwiazdek, no ale co docenił? Docenił przede wszystkim czarnie. No to jest bardzo istotna sprawa w przypadku telewizorów, no bo wiadomo, jak jest coś czarnego, coś białego, jest kontrast, wszystko wydaje się wyraźniejsze, wydaje się żywsze. No i właśnie, tutaj jest też HDR10. Jest wsparcie dla Androida. Tak, Android TV to jest akurat, myślę, bardzo istotna rzecz, bo jednak te tańsze telewizory mają jakieś tam nakładki, dziwne systemy, a nawet jeżeli mają ten Android TV, to to działa, powiedzmy sobie, przeciętnie. Ja mam akurat w mieszkaniu przystawkę Mi Boxa, jeżeli chodzi o to, jak to działa, to dokładnie taka sama przystawka, chociaż oczywiście inaczej rozłożona, jest w środku takiego telewizora, więc o wydajność ja jestem spokojny, używam tej przystawki od kilku miesięcy, nie zdarzają się przycięcia czy jakieś tam wkurzające wtręty. A jeżeli chodzi o jakość parametrów obrazu, za 1250 zł, bo mniej więcej tyle teraz kosztuje ten telewizor, naprawdę nie można się spodziewać wiele więcej, a to jest bardzo dobra propozycja. No dobra, ale przed chwilą gadaliśmy o tanim sprzęcie, to może pora przejść na nieco wyższą półkę cenową, do ciekawszych urządzeń, znaczy no niekoniecznie ciekawszych, zależy, na pewno ciekawszych pod tym względem, że OLEDów. No tak ciężko przełykam ślinę, bo to przejście na wysoką półkę jest naprawdę wysokie. Mamy telewizory, które są znacznie droższe, ale są wykonane w technologii OLED, dlatego też myślę, że ich opłacalność jest duża. Oczywiście problemy z wypalaniem to jest legenda, która faktycznie ma tam sobie ziarno prawdy, natomiast producenci robią też wszystko, aby się te telewizory nie wypalały. Wśród tych producentów, którzy dobrze dbają o te elementy, jest oczywiście LG. No i propozycja od LG, którą teraz zobaczycie, jest historycznie najtańsza. To jest naprawdę dużo rzeczy, o których moglibyśmy opowiadać, dlatego może skupmy się na najważniejszych aspektach. Jak dla mnie z perspektywy takiej gamingowej ważny jest G-Sync, bo faktycznie dzięki temu ten obraz jest mniej poszarpany, lepsza jest synchronizacja i też można wykorzystać wtedy w pełni tego HDMI 2.1 do tego, żeby to było wszystko płynniejsze, szybsze i... Tak, przede wszystkim czas reakcji jest niższy, nie? Tak. Jedna milisekunda, co w praktyce... No tak jak w monitorach. Ale tak, pamiętajmy też, że ta jedna milisekunda to jest trochę ściema marketingowa. No, od szarego do szarego piksela, co nie? Tak, wiadomo. No nieważne, na pewno jest po prostu obniżony czas reakcji, co się sprawdzi w szybkich grach. No, ale tak przechodząc w sumie od gier, to jest też telewizor dla osób, które po prostu lubią oglądać filmy. No, oczywiście. A nie tylko filmy, ale innego rodzaju, nie wiem, dokumenty czy seriale. Mianowicie sztuczna inteligencja, to znaczy procesor generacja chyba trzecia. Alfa 7, tak, trzecia. Alfa 7 trzeciej generacji może inteligentnie rozpoznawać, w zależności od tego, jaki gatunek oglądasz, poprawia inteligentnie parametry obrazu. Dokładnie tak. Inna sprawa jest też taka, że o tyle jest inteligentny, że poprawia, dajmy na to, jasność. To znaczy, w zależności od tego, czy oglądasz w ciemnym, jasnym pomieszczeniu, telewizor to wie, rozpozna i odpowiednio dostosuje jasność. Sprawdza też, o, dźwięk, to jest ciekawe. Mhm. To, bo Michał się śmiał, że przecież jasność to w telefonach od 10 lat. A tak się składa, że telefony nie potrafią czegoś innego, to znaczy inteligentnie rozpoznać pomieszczenia i odpowiednio dostosować parametry dźwięku, a LG właśnie to potrafi za sprawą pilota, dzięki któremu wie, gdzie znajduje się użytkownik, za sprawą głośników w telewizorze, po prostu sprawdza, jak się odbijają te dźwięki, sprawdza jakaś akustyka, no i odpowiednio dostosowuje dźwięk, parametry dźwięku do pomieszczenia. No tak, być może telefony nie potrafią tego dlatego, że właśnie tam nie ma pilota. Co ci przypomina, co ci... Przypomina ten mikrofon, co się nie wypina. Przechodząc z Korei do Japonii, pora coś powiedzieć o Sony, a konkretnie o Sony OLED. Tak, zostajemy cały czas w OLEDach Sony i tutaj mamy totalnie inne podejście do tych technologii. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o wszystkich technologiach, które jakby bardziej wyróżniają Sony, bo on jest bardziej nastawiony na takie funkcje typowego oglądania i typowego konsumowania dźwięku na nim, aniżeli na przykład na funkcje gamingowe, co oczywiście nie jest złą rzeczą, bo wiadomo, można dobrać telewizor do swoich potrzeb. Ten od Sony, myślę, wyróżnia się
tym, że ma technologię i Trailuminos, która podbija te kolory, i też Object Based HDR, którym w sumie możesz powiedzieć dokładnie, co tak naprawdę robi. Nie no, Object Based HDR i tak samo zresztą Object Rendering? Upscaling. Upscaling. No po prostu chodzi o to, że obiektowo jest w stanie poprawić zarówno funkcję HDR, czyli dynamikę jasności, jak i upscalować po prostu obraz do chyba z Full HD 2K do 4K. No bo tak, ma z tych rozdzielczości. 4K. Obiektowo to znaczy inteligentnie procesor X1 Ultimate poprawia obiektowo, to znaczy rozpoznaje inteligentnie różnego rodzaju przedmioty na ekranie albo, nie wiem, elementy obrazu, dajmy na to przechodzącą panią, pana, czy na przykład górę. Ja powiem może o dźwięku, bo poza tym, że Sony oczywiście korzysta z tego procesora, aby dostarczyć jak najlepszy dźwięk, to ma też technologię, w której ten głośnik tak naprawdę skrywa się w telewizorze. On jest całym telewizorem tak naprawdę, używa się całej powierzchni telewizora, aby wytworzyć ten dźwięk. No i jest to system Surface Audio, który... Acoustic Surface Audio. Acoustic Surface Audio, żeby być dokładnym, który faktycznie ten dźwięk rozkłada na całe pomieszczenie, bo i też mamy większą przestrzeń niż typową membranę głośnika, tylko po prostu całą powierzchnię telewizora. Ma 55 cali, więc jest też dostępna większa wersja, natomiast wiadomo, ten rabat jest już zupełnie inny wtedy. To teraz czas na zmianę technologii. Były OLEDy? Były OLEDy, to teraz QLEDy, które wbrew powszechnej, no nie, no może to nie jest powszechna opinia, ale ludzie lubią to mylić. Mówią, że QLEDy to praktycznie takie OLEDy. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Czernie faktycznie często są podbijane dzięki różnym technologiom, ale to nie jest prawdziwa czerń. W każdym razie to są telewizory dla osób, które lubią kolory. Tak, to na pewno. To można zaświadczyć. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście telewizor QLED, zwłaszcza Samsunga, bo chyba jeszcze TCL produkuje? Tak, one się tam czasem pojawiają na polskim rynku. Oczywiście są inni producenci, ale w Polsce akurat tych dwóch tylko. To wiecie, że te kolory u Samsunga są bardzo podbite. Tak, to można się tutaj zgodzić. No to jest ta warstwa kwantowych kropek, która faktycznie ma odpowiadać za inne podświetlenie. No i oczywiście są też silniki, które znajdują się wewnątrz, powiedzmy, w oprogramowaniu, jak na przykład Quantum HDR, który też podbija ten HDR na taki, powiedzmy, bardziej agresywny, bardziej żywy profil, co na pewno można docenić podczas meczów piłkarskich. Tak mi się wydaje, że można wtedy... Można podczas meczów piłkarskich? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Można podczas grania oczywiście też, a przy okazji grania to chyba warto powiedzieć, że jednak mamy tutaj FreeSync'a, który sprawia, że to też ponownie torwanie obrazu praktycznie tutaj nie istnieje. Tak, FreeSync aż tak bardzo od G-Sync'a się chyba nie różni. No tak, no to jest po prostu inny producent, który ten standard wdrożył. Na pewno mamy oczywiście sztuczną inteligencję, która jest w stanie upscalować, czyli podwyższać rozdzielczość materiałów do 4K. Mamy tryb ambient, czyli coś, czyli w zasadzie wygaszacz, niewygaszacz, który dostosowuje się albo do wzoru twojej tapety, albo do wybranego zdjęcia czy czegoś. To sprawia, telewizor jest w stanie po prostu symulować otoczenie za sobą, więc jeżeli powiesicie go na ścianie, to będzie bardziej wtapiał się w tło. Inną ważną rzeczą jest to, że mamy tutaj to samo, o czym przed chwilą wspominaliśmy w przypadku Sony. To znaczy dynamiczne dostosowanie do oświetlenia w pomieszczeniu, czyli wiecie, podbijanie po prostu jasności, kiedy robi się jaśniej, zmniejszanie jasności, kiedy robi się ciemniej, żeby nie oślepić widza. No i jest jeszcze dual LED, nie? Tak, czyli podświetlenie, które dopasowuje kolor tego podświetlenia właśnie do tego, jak wygląda otoczenie. To jest poza jakby jasnością minimalną czy maksymalną i dopasowywaniem dopasowuje się też kolor, no bo czasami po prostu pewne kolory mogłyby być niewyeksponowane, jeżeli mocno świeci słońce na telewizor. Tak czy inaczej, tutaj pamiętajcie, że mówimy o telewizorze, którego cena stoi poniżej 3,5 tysiąca złotych, więc takie feature'y, takie funkcje faktycznie mogą być już pożądane. No i wydaje mi się, że... No dobra. No i wydaje mi się, że na tym jednak zakończymy prezentację poszczególnych telewizorów. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co tam jeszcze mają, no bo jest ponad, nie, ponad, około 200 różnych modeli. Około 200 różnych modeli w tej akcji odejmującej VAT. Zresztą do 17, o tym też pamiętajcie. To, ciągnąc moją poprzednią myśl, bo to jest jedno długie zdanie, po prostu wejdźcie na naszą stronę, albo jeżeli nas śledzicie, to na Facebooka, na grupę testerzy wideotestów, bo tam już trafiły trzy artykuły na temat wybranych przez nas modeli telewizorów tej akcji i pojawi się jeszcze jeden z nieco większymi LEDami. No, nie pozostaje mi nic więcej powiedzieć, jak wchodźcie na stronę wideotesty.pl, bo tam będą czekały na Was newsy promocyjne nie tylko o telewizorach, no i obserwujcie to wszystko, co się dzieje. Niebawem Alex przygotuje także newsa o dużych telewizorach LCD LED, tak więc myślę, że też jeżeli będziecie chcieli zainwestować w coś większego niż 50 cali, to faktycznie znajdziecie tam coś dla siebie. Tak będzie. No i zapraszam też na Instagrama, bo zapomniałem o nim wspomnieć przy okazji społecznościówek. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach i cześć!